Czyli to w ogóle to nie jest. No właśnie, może odświeżeniem starej tradycji, która zawsze funkcjonowała, czyli kina objazdowego. Teraz może martwa z tego, że na wsiach i nie tylko rozpoczęła się idea mass mediów, czyli telewizory, DVD, internet. Szymon Pietrasiewicz. Myślałem tak, samymi filmami, niemymi, nie będzie fajnie jechać, z racji tego, że to nie będzie atrakcyjne, ale z drugiej strony pokazanie filmów niemych z muzyką na żywo, muzyką autorską jest na tyle widowiskowe, że może stanowić pewną konkurencję względem powszechnych i dostępnych środków przekazu, informacji i rozrywki. Kolega, który jest inicjatorem całego projektu, no, powierzył nam zrobienie muzyki do tego, Marcin Sudziński. Trwało to blisko 2 miesiące, praktycznie prób dzień w dzień. Ten skład powstał na potrzeby muzyki do tego filmu. Nazwaliśmy siebie, nasz zespół, Spalani Słońcem. I niedaleko Lublina zaczęliśmy robić próby i powoli, sekwencja po sekwencji, układaliśmy do tego muzykę. Nie miał doświadczenia wcześniej takiego w robieniu muzyki do filmu i graniu później na żywo, więc to wymagało intensywności po prostu i ćwiczeń. I chyba wszyscy gramy w różnych składach, w różnych zespołach od dawna już, więc jeżeli nie wykształcenie muzyczne, to po prostu jesteśmy samoukami i muzyka jest naszą pasją. A jeszcze dodatkowym atutem ja chciałem, żeby udać się w takie rejony, które są zupełnie zapomniane przez wydarzenia kulturalne, gdzie się właściwie niewiele dzieje. Tak, żeby przyjechać z czymś fajnym, do społeczności małej, lokalnej i się podzielić tym właśnie przedsięwzięciem, ambitnym wydarzeniem, które jest jakby zakorzenione mocno w tradycji.